Pokroić purchawki w plasterki grubości monety, nie trzeba grzybów obierać ze skórki, wystarczy zetrzeć z nich ostre brodawki, na patelni rozgrzać masło i smażyć purchawki na złoty kolor. Podawać do herbaty posypane cukrem pudrem. Kucharzu Adasiu, dlaczego trujecie ludzi? Ja tylko czytam, panie profesorze, książkę naszej noblistki, ale ma pan rację, powinienem oddać fartucha. Fartuch, biernik. Tak czy inaczej, dziś w modzie na język polski, o języku kucharzy i przepisów. Ma pan na coś szczególną ochotę? Placki po węgiersku, barszcz ukraiński, a może pierogi ruskie? Ileż tu smaków? Zgłodniałem. Ja też. Nóż ćwikiełki w piec namotawszy, a dobrze przypiekłszy, nadobnie ochędożyć, w talerzyki nakrajać, a także w faseczkę ułożyć chrzanikiem, co najdrobniej ukrężawszy, przetrząsnąć, bo będzie długo trwała, a także koprem włoskim trochę przetłukszy, przetrząsać, a octem pokrapiać, a solą też trochę przesalać. Wtedy to jest tak osobny przysmak, bo rosołek bardzo smaczny i sama pani ćwikła będzie bardzo smaczna i bardzo nadobnie pachnęła. To pierwszy polski przepis na ćwikłę, opisany przez Mikołaja Reja w Żywocie człowieka poczciwego. A to zupa kminkowa według przepisu mistrza Makłowicza. Jest tania, zrobiona z nieskomplikowanych składników, niewielkiej ich liczby, a przy okazji moim zdaniem skromnym bardzo smaczna. Bo na bogato wcale nie znaczy lepiej. W czasie wojny popularny stał się przepis na zupę rybną bez zupy. W PRL cytryny zastępowano kwaskiem cytrynowym. Ale wróćmy do początków. W Polsce pierwszą książkę kucharską opublikował pod koniec XVII wieku kuchmistrz lubomirskich Stanisław Czarniecki. W XVIII wieku jak świeże bułeczki sprzedawał się kucharz doskonały Wojciecha Wielątki, a w XIX wieku 365 obiadów za 5 zł. Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Już na przełomie XIX i XX wieku przepisy zaczęto publikować w pismach dla pań, podpowiadając, co gotować i co jeść. Ja uważam, że nie ma już kuchni hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, brytyjskiej, nie wiem, norweskiej. Czy to jest albo dobra kuchnia, albo zła. Albo umiesz gotować i ludziom to smakuje, albo szybciutko ci powiedzą, że nie, bo nie będą przychodzić. Bardzo lubię taki mięso, na przykład gulasz. Po węgiersku. Może być placki ze śmigiem mięsane, naprawdę dobrze robione. A gulasz jest potrafa na ostro trochę. To jest moje ulubione. Po 1989 roku kucharze stali się nie tylko mistrzami w kuchni, ale też gwiazdami i zaczęli prowadzić swoje programy telewizyjne. Rączka gotuje, rączka gotuje. Powąchaj to, powąchaj, powąchaj do cholery, powąchaj. You complaining? No po polsku nie pani majesz? Ale gówno dajesz. O! Warto jednak się nie poddawać, nawet jeśli... Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosą wczoraj. Wielki majstor w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosą wczoraj. Wielki majstor w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Panie profesorze, często mówi się, że to mężczyźni są lepszymi kucharzami. Pan jak sobie radzi w kuchni? Ja w miarę dobrze, ale moja żona świetnie gotuje. I to, że gotuje, zawsze weryfikowane jest przez mój smak. Woła mnie od komputera, jak to smakuje. Mężczyźni rzeczywiście mają gdzieś lepszy smak. Mi najlepiej wychodzi jajecznica, pan ma jakieś popisowe danie? Tak, ja umiem gotować. To się zaczęło parę lat temu, kiedy gotowałem, żona uczyła, ja pisałem i ugotowałem obiad. Zupy umiem gotować, kilka drugich dań, deserów już nie potrafię. Właśnie, panie profesorze, przyjrzymy się dzisiaj naszemu narodowemu menu. Pierogi, the dumplings po angielsku, kasza, kluski, gołąbki, kotlet schabowy, bigos, golonka. Co pan najbardziej lubi z tych wymienionych dań? I love salceson. Żartuję. Czyli po polsku. Żartuję, ponieważ użyłem specjalnie I love. Kiedyś taka sytuacja była, że właśnie przy stole mówiono troszkę po angielsku, troszkę po polsku. Ja mówię I love salceson. Tutaj pan Adam wymienił bardzo ważne dania polskie, powiedziałbym, znaki kulturowe polskiej kuchni. Tenże bigos, kapustę,
kluski. Narodowy kotlet schabowy. Kotlet schabowy, ja bardzo kocham kotlet schabowy z kapustą zasmażoną i ziemniaczkami. To wiadomo, jest klasyka. Natomiast muszę powiedzieć, że słownictwo obejmujące kulinaria w języku polskim jest ogromne. To wspaniały zestaw, takie uniwersum językowo-kulinarne, obejmujące nie tylko słowa prasłowiańskie, słowa dawne polskie, ale zwłaszcza bardzo wiele słów zapożyczonych, tak jak mieliśmy to wszystko w historii. I na przykład te kluski to od niemieckiego klos. Dalej bigos, łacińskie bigos, dwa smaki. Tam jest więcej smaków, aniżeli są dwa smaki. Natomiast gulasz rzeczywiście mówimy, że węgierski, a kotlet de volaille, no musi być oczywiście słowo francuskie. No a jeśli chodzi o zupy, żurek, kapuśniak, krupnik, bulion czy dip? Dip to sos majonezowy. A to ten dip to dla mnie jest bardzo trudny do pojęcia. Natomiast kapuśniak od kapusty, kapusta jest zapożyczeniem włoskim. Żurek stary, wyraz prasłowiański, a zupa jest wynalazkiem francuskim. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść podszyny, sielebratka, jedź prawdziwy, pestki z dyni, sok z makówki. A coś na słodko, czyli deser, to babka, makowiec, piernik, pączki, czy może prażucha, która z Lubelszczyzny podobno pochodzi? Tak, to są wyrazy polskie. Ciasto, babka, wyraz babka od baba, bardzo ciekawy. To, co wybrzuszone jest, baba. Buła również, bułka od bulwa. To starosłowiańskie, natomiast ten piernik to po prostu pieprznik, a więc ciasto, które było mocno popieprzone, długo się zachowywało. Ciasto też jest wyrazem prasłowiańskim, natomiast wyraz pączki, no wiadomo, że przypomina pęki kwiatów. Pierniki mamy w Toruniu i nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce mamy flaki, ogórki kiszone, zsiadłe mleko, kapustę kiszoną albo proziaki, które są jakby nasze podkarpackie. To są wpisane do tego całego rejestru tych naszych regionalnych zdobyczy kulturowych akurat wyrazy polskie. Bardzo, bardzo sympatyczne, dobre. Ja kocham jeść i kocham także smakować, kocham gotowanie. To bardzo podobnie jak ja, zwłaszcza jeśli chodzi o to smakowanie i kosztowanie. Ale chciałem zapytać, panie profesorze, dzisiaj, co charakteryzuje język przepisów kulinarnych oraz książek kucharskich? Pan jedną dzisiaj ze sobą przyniósł. Tak, ja tutaj przyniosłem najpopularniejszą w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX Lucyny Ćwierczakiewiczowej 365 obiadów. Ona napisała to w Warszawie w drugiej połowie wieku XIX i panie Adamie, otrzymała większe honorarium aniżeli Sienkiewicz za trylogię. Coś niesłychanego, ponieważ ciągle to pokazuje, że jednak te użytkowe sprawy związane z przepisami, z jedzeniem górują nad sprawami ducha. A wie pan, co w staropolszczyźnie znaczyło piwo? Nie wiem. Piwo znaczyło wszystko, co jest do picia, a więc nie tylko napój niskoprocentowy, alkoholowy, ale także mleko i woda to było piwo. Od tego jest piwnica, a więc to, gdzie przechowuje się piwo. No i Polacy piwo kochają. Panie profesorze, próbuję odczytać, co dzisiaj pan ma napisane na fartuchu. Mógłby pan odsłonić? Super dziadek. Najlepiej smakuje, gdy dziadek gotuje. Ja bym nawet mógł powiedzieć, że jest pan masterchefem albo szefem. No tak, to już współczesna moda, ponieważ media, współczesna kultura konsumpcyjna wie, że tu będzie ogromne źródło zysku i sprzedaży. Wobec tego kulinaria są w modzie, a kulinaria dobrze się sprzedają. A tą tacę zakosił pan z kościoła? Nie, to nie jest taca z kościoła, to jest taca z mojego starego domu w Górnie, gdzie mama i babcia moja mięsiły ciasto na chleb, przygotowały specjalnej dzieży, a potem te porcje chleba formowały
w takie właśnie formy, to jest forma, która daje bochenek. Specjalnie na łopatę się to wysypywało, czy wylewało, wkładało do pieca i muszę powiedzieć, że to jest właśnie związane z tym rytualnym, powiedziałbym, pieczeniem chleba, niemalże sakralną czynnością w każdym domu. A starzy dziadkowie grzali się na piecu, tam spali. I co ja tutaj robię w telewizji? Powinienem grzać się na piecu. Bardzo się cieszę, że pan jest dzisiaj tutaj razem ze mną w kuchni. Panie profesorze, w kuchni można piec, można gotować, można dusić, jakkolwiek to brzmi. Można także bastować i bastowanie to polewanie mięsa lub ryby rozgrzanym tłuszczem, a deglasowanie, wie pan co oznacza? Proszę mi wytłumaczyć. Odczytam, zalewanie patelni bulionem, winem, octem lub wodą, a blanszowanie to z języka francuskiego. To wiem, żona mi ciągle mówi, blanszowanie. Krótkie umoczenie w wodzie gotującej jakiejś tam, jakiegoś materiału do jedzenia, to jest takie właśnie krótkotrwałe. Bardzo dobrze. A flambirowanie? Flambirowanie od flamboyage, wydaje mi się, francuskie, to związane z ogniem, a więc niektóre potrawy są krótko podpalane. I to tak świetnie wygląda, prawda, kiedy podpalają te potrawy. W ogóle cuda tam się dzieją w tej kuchni i jeśli widzimy, jak to wszystko się odbywa, to mamy tym większy smak. Tak, a drylowanie na pewno pan wie. A drylowanie to oczywiście mamy drylownicę, żona mówi przynieś drylownicę i będziemy drylować wiśnie albo czereśnie. Mi najlepiej poza jajecznicą wychodzi jeszcze makaron i najbardziej lubię, kiedy makaron jest al dente. Co to znaczy? No tak, to są pozostałości właśnie tych kuchni obcych i także językowych, na ząb dosłownie. Z włoskiego? Z włoskiego, czyli takie półtwarde, ale też, żeby to nie było takie rozciapane w gębie. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Wie pan, co oznacza czek? Nie wiem. Czek oznacza wydrukowany kwitek z zamówieniem i kucharze często mówią łap, czek i na wydawkę, żeby wydać już potrawę. Wydawka oczywiście, bo tu musi panować, tu jesteśmy w kuchni, a tutaj musi panować przy normalnym życiu ruch ogromny, a więc nie ma czasu i tak to tak się dzieje. Kevin Easton, Anglik, nauczył mnie tego oto zdania. Wycieraj mnie tu te fingery. Proszę mi to wytłumaczyć. No wycieraj te palce, no żeby tak. Ręce były no suche, tak, prawda? Oczywiście, oczywiście. Antek? Antrykot. A łoś? A łoś to łosoś, żeby było łatwiej powiedzieć, ponieważ trzeba także oszczędzać słowa przy ogromnym chaosie, powiedziałbym, albo porządku pracy w kuchni, jeśli tyle spraw się tam nakłada. To jeszcze jedno zdanie od Kevina. Slajsować karota. Karot po francusku, czy w ogóle w romańskim, to oczywiście marchewka. Co to znaczy z tą marchewką? Co robić? Kroić. A kroić marchewkę. Tak, ostatnio żonie kroiłem cebulę do pasztetu. A pasztet, słowo bardzo ciekawe, z włoskiego przez medium niemieckie. W ogóle pasztet znaczy ciasto, ponieważ to jest takie ciasto z różnych substancji, powiedziałbym, związanych z mięsem. Pieczołowicie wybastować cycki. Wie pan, co to znaczy? Nie wiem. To znaczy piersi z kurczaka, wybastować, czyli tak przygotować odpowiednio. A zrobić sałatkę z kozią pałą? Też nie mam pojęcia. Z kozim serem. A kozi ser jest bardzo dzisiaj modny, ponieważ on jest zdrowy, a w ogóle współczesna kultura ma fobię na punkcie diety, zdrowego żywienia. Te warzywa, te potrawy, te składniki, które wrzucamy do garnka, bardzo często są ożywiane i tak na przykład zaproś cukinię na talerz. Parówki mówią same do siebie. Kto nie zna brokułów, niech zobaczy, jaka w nich energia, to moc. To jest antropomorfizacja, to jest uczłowieczenie, ponieważ jeśli kucharze przebywają tak długo z martwą naturą, z martwą materią, muszą ją jakoś ożywić. Niech pan się o mnie oprze, panie koprze, u brzechwy warzywa na straganie tak rozmawiały. Najlepiej spożyć przed. Często to widzimy na różnych produktach. Marnujemy bardzo dużo tychże wyrobów,
I to jest skandalem, powiedziałbym, cywilizacji. Co dziś jesz na obiad? Pyta moja mama, o której mój ojciec mówił, że potrafiła w młodości przypalić nawet wodę, która się gotowała. Jem kotleta, odpowiadam, no, kotlet, i to też niedobrze powinno odpowiadam. Powinno być kotlet, ale to kotleta tak już wchodzi do polszczyzny, że w zasadzie ten kotlet wyparło zupełnie. Ten pomarańcz czy ta pomarańcza? Ta pomarańcza, to jest rodzaj żeński i tutaj ukłon w stronę feminiwów. Ta pomarańcza. Wszystko powinno być poezją. Czy czasem możemy sobie pozwolić na to, żeby było po prostu tak z serca, no bo przez żołądek do serca? Najważniejsze jednak jest jedzenie, żeby sprawiało przyjemność, żeby było, dawało wspólnotę ludzką, żeby mówiło, że my jako ludzie potrafimy żyć w konwiwium. Dawne konwiwium to ucztowanie, to być razem. Nie przesadne, ale bycie razem w mowie, w jedzeniu i we wspólnocie. Najważniejsze również, panie profesorze i drodzy państwo, żeby niczego nie przesolić ani nie przepieprzyć. Nie pieprz Pietrze, napisał kiedyś Jan Brzechwa, dziś te słowa i ten wiersz przypomni państwu nasz gość, aktor Kornel Pieńko. Nie pieprz Pietrze pieprzem wieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprze, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze, Pietrze, kiedy w wieprza pieprz się wetrze. Tak się sprzecza Piotr z Piotrową, wreszcie posłał po teściową. Ta aż w boki się podeprze. Wieprza pieprzysz? Pietrze pieprzem? Przecież wie to każdy kiep, że wieprze są bez pieprzu lepsze. Piotr pomyślał, też nie lepsza. No i dalej pieprzy wieprza. Poszli wreszcie do starosty, który znalazł sposób prosty. Wieprza pieprz po prawej stronie, a tę lewą oddaj żonie. Mądry sąd wydała władza, lecz Piotrowi nie dogadza. Klepać biedę chcesz? To klebrze, ja chcę sprzedawać wieprze. Błaga żona, bądź już lepszy, nie pieprz wieprza, a on pieprzy. To Piotrową tak zgniewało, że wylała zupę całą. Piotr zaś poszedł wprost do wieprza i utopił w wieprzu wieprza. Smacznego. Gdy żona dobrze gotuje, drogę do serca męża znajduje, napisał Aleksander Fredro. Miał rację, bo chłop potęgą jest i basta. To z kolei Stanisław Wyspiański, ale teatr odwiedzimy już w kolejnym odcinku. Teatr nasz wielki i ogromny, a na koniec życzymy państwu smacznego.